Witam Was bardzo serdecznie w 13 Wlogmasie. Jeżeli ten kat jest krzywy, to wybaczcie, bo tak naprawdę nie jesteście przykręceni na ten zepsuty statyw, tylko tak trochę na nim wisicie, więc mam nadzieję, że ten aparat nie spadnie. Niestety nie miałam możliwości pojechać po nowy, więc pewnie go dzisiaj zamówię online. Mam nadzieję, że przyjdzie do końca tygodnia. A jak nie, to będziemy sobie radzić po prostu w inny sposób. Ja dzisiaj, szczerze mówiąc, zaspałam, bo wczoraj długo siedziałam przy kompie, praktycznie do drugiej w nocy jednak, bo stwierdziłam, że chcę zmontować wszystkie vlogmasy, włącznie z wczorajszym, wiecie, je powrzucać, poczekać aż skończą się wrzucać, a zrobić miniaturki, popisywać, więc dzisiaj miałam wstać o 10, a tak naprawdę z łóżka ledwo zlepam się koło godziny 10.30. W tej chwili jest godzina 12. Jak widzicie, ja już się ogarnęłam, chociaż nie pytajcie się, co się dzisiaj dzieje z moimi włosami. One żyją własnym życiem i okej, niech już tak zostanie. Nie wiem, co im dzisiaj odwaliło, są świeżo myte, a wyglądają strasznie. Może się jeszcze ułożą. Dzisiaj miałam ochotę i założyłam ten zestaw z zeszłego roku z kalendarza adwentowego z Avonu, czyli śnieżynki, bo stwierdziłam, że czegoś tego nie będę nosić w lipcu, więc teraz będę dość często ten zestaw nosić. No i na ręku mam swoją Pandorę. Założyłam już biżuterię, bo o godzinie 4 wychodzę i daję zrobić sobie paznokcie hybrydowe, ale idę tym razem do salonu i zrobić je na żelu. Czyli najpierw będę miała zrobione żelowe paznokcie, a potem na tę położoną hybrydę. Dlaczego? Ponieważ nie wiem, ostatnio nie mogę wyhodować coś paznokci. Miałam już teraz zacząć brać Beautable i zawsze zapominam, więc muszę się wreszcie, wiecie, mobilizować i zacząć brać tabletki, bo bardzo wolno mi teraz rosną i cały czas gdzieś mi się zahaczają, więc stwierdziłam, że bez sensu zrobić hybrydę na takich króciutkich i zdecydowałam się na żel. Dodatkowo idę na wózku elektrycznym i prawdopodobnie tylko siostra mi pomoże, bo nie ma dzisiaj dużo czasu zjechać, więc połowę drogi przejdę sama, wiecie jak jest, będzie ciekawie. A może mnie tylko tam odprowadzi, a później pomoże mi wjechać, wiecie, do domu i tyle. Więc dzisiaj będzie troszeczkę samodzielności, zobaczę. Chciałabym pójść również na wspólnotę kobiet dzisiaj, bo dzisiaj jest środa. Ale nie wiem, czy się wyrobię z paznokciami, bo co najmniej półtorej godziny będą robione. I też nie wiem, czy będę miała z kim później wyjść, więc to też muszę jeszcze po prostu poogarniać. Dlatego dzisiaj szykuję się wreszcie, dzień wychodzony, fajny, ciekawy, przyjemny i mam nadzieję, że ten vlogmas będzie dla Was interesujący. Doszłam do wniosku, że dzisiaj szybko otworzymy kalendarze adwentowe. Po pierwsze, bo mamy bardzo ładne światło, a po drugie dlatego, że nie wiem, jak będą wyglądać moje plany na wieczór, czy będę szła na wspólnotę, czy też nie. Dlatego przyszłam tutaj do Was. I już patrzę, która w ogóle jest godzina. Okej, jest godzina 13.47, więc bardzo szybko się wyrobiłam, cieszę się, bo tak jak Wam mówiłam, wstałam dzisiaj późno i zanim się do Was wysłałam, była godzina 12, a udało mi się już wszystko tam ogarnąć na kompie, to co zawsze, codziennie muszę ogarniać, dlatego jestem z siebie naprawdę zadowolona i w ogóle mamy dzisiaj naprawdę piękną pogodę, taką wprost idealną, można by było powiedzieć, bo tak, mój telefon zwariował, bo nie dałam lokalizacji i mi pokazuje, że nie wypada deszcz, a po prostu nie odświeżałam jeszcze pogody. Mamy dosłownie bezchmurne, słoneczne niebo. Tam gdzieś z boku są jakieś małe chmurki, ale totalnie nie deszczowe, wiecie, nie śniegowe, tylko takie zwykłe obłoczki, więc super. I tak właśnie wiedziałam, że dzisiaj miało być ładnie słonecznie i ze sprawą tak ma być słonecznie przez cały dzień, że Wam pokazuje w ogóle pogodę, zobaczcie. Ale oczywiście już pokazuje, że jutro i w piątek jest deszczowo. Na szczęście w sobotę i w niedzielę będzie słonecznie, a na tym mi strasznie zależy. Dobra, przejdźmy już może do otwierania kalendarzu, bo dużo mówię, a w końcu zapomnę otworzyć, czyli to po co do Was w ogóle przyszłam teraz. Poczekajcie, sięgam po kalendarz. Okej! Okay. Zaczniemy, nie? Zdrowo, czyli od czekolady. Gdzie myśmy mieli 13? Okej. Okay. 13 jest tutaj. Okej. Okay. I co my tu dzisiaj mamy za czekoladę? Czekajcie, sobie położę. Będzie mi wygodnie ją wyciągnąć, bo ona jest jakaś taka dziwna dzisiaj, duża i czemu, nie wiem, czemu nie chce wyjść w ogóle. Okej. Okay. Wyszło. Co to w ogóle jest? To jest chyba króliczek, ale nie jestem pewna, sami zobaczcie. Z czym Wam się to pokojarzy, proszę? Dajcie znać, tylko same normalne skojarzenia poproszę, bo ja sama nawet do końca nie wiem, co to jest, ale chyba króliczek.
Ale króliczek na Boże Narodzenie, chyba mi się do święta pomyliły. Nie sądzicie? Dobra, idziemy do biżuterii, bo jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj będzie w biżuterii. Szczerze mówiąc, bardzo, bardzo mi się podoba ten kalendarz handlemu i powiem wam, że kupiłam go oprócz tego z Miki jako ostatni, nie tego, jako ostatni bez słodyczy, w którym nie są słodycze po prostu i wiecie co, takie miałam, kurczę, może przesadziłam, po co mi ten kalendarz, mam tyle biżuterii i tak dalej, ale teraz stwierdzam, że to był super dobry wybór, bo bardzo, bardzo mi się podoba ten kalendarz. Otwieram trzynastkę i wow, znowu mamy pierścionek i pierścionek mamy dzisiaj dosłownie, puść, prześliczny, już wam pokazuję. Ten pierścionek strasznie mi się podoba i znowu jest idealny dla mnie, więc jestem mega zadowolona. Ogólnie jedna z was pisała, że prawdopodobnie to są te pierścionki, które się nosi, wiecie, tutaj w połowie palca, ale mnie to cieszy, bo one mi wtedy pasują. Zobaczcie, taki pierścionek z serduszkiem, malutkim, bardzo fajny, bardzo taki delikatny, pasujący do wszystkiego. Ja mam dużo motywów w sercu, w biżuterii, więc po prostu będzie mi pasował. Nawet mam z Avonu kolczyki i wisiorek, właśnie z tego kalendarza, z którego dzisiaj mam biżuterię, właśnie w serduszka, więc będzie mi idealnie pasował. Mega, mega się cieszę. I już was biorę na kalendarz z Make Up Revolution. Tutaj mamy okienko numer 13. Ja sobie je podhaczyłam, żeby było mi wygodniej otworzyć. I znowu jest coś okrągłego i coś świecącego. Już wam pokazuję. Podejrzewam, że jest to kolejny rozświetlacz. Jest on bardzo biały, ale dokładnie wam oczywiście opowiem, jak przeczytam to, co przez tyłu na nim, co to dokładnie jest. I po prostu wam go pokażę za chwilkę, jak go wyciągnę. Tutaj mamy okienko 13. Nie będę ukrywać, że jest ono wysoko, więc jest mi trochę trudno, ale okej, udało się otworzyć. Aha, tutaj mamy 9 w ogóle, by the way, która już też jest otwarta. I już wam pokazuję. Oczywiście okienko jest małe, no to wiadomo, że będzie T-Light, ale już wam pokazuję, jak on dokładnie wygląda. Wyciągnęłam już rzeczy z kalendarza adwentowych, dlatego wam je teraz pokażę. T-Light, tak jak widzieliście, był czerwony i tamten CoverGirl na pewno była Spaced Orange, jestem tego pewna. A ten pachnie zupełnie inaczej, nie wiem jak, szczerze mówiąc. Jak wiesz, co to jest, to możesz napisać, bardzo chętnie poczytam. Ale bardzo ładny zapach, więc się cieszę. A tutaj mamy prasowany oświetlacz w kolorze Ice Kiss. Jest śliczny, chociaż się zdziwiłam, bo jak go otworzyłam, to po prostu zapach, który mnie uderzył, to typowy do fartypek plakatowych z lat 90. Ale się nie czepiam. Bardzo ładny, może jeszcze wam otworzę, żebyście zobaczyli. Wygląda naprawdę ładnie, tylko kurczę, ten zapach. Trochę mnie, tak wiecie, to zniechęciło do niego, nie będę ukrywać. I tak, jestem osobą, która wącha kosmetyki. I lubi, jak ładnie pachną, albo w ogóle nie pachną, ale najlepiej, jak po prostu delikatnie, ładnie pachną. Zobaczcie, jak ładne. I już wam pokazuję czekoladkę, tylko poczekajcie. Jak się wychylę, to mogę spaść. Więc po prostu sobie tutaj poodkładam i już wam pokazuję ten kalendarz z czekoladkami, bo to jest jakaś masakra, jak mam być szczera, ale ja to wam mówię chyba codziennie. I tak, czekoladka wygląda tak, a okienko to jest to najdłuższy pasek, trzecie okienko po prostu przerwane dalej, więc wesoło. I już mamy pootwierane kalendarze adwentowe. Bardzo się cieszę, że zrobiłam to jeszcze przed wyjściem. Myślę, że za godzinę będę, nawet nie, za pół godziny zjem obiad. I wtedy powoli będę szykować się do wyjścia, bo po prostu chcę być tam w sezonie troszeczkę szybciej, wiecie. Może akurat klientkę przy domu, ta pani, która będzie robić mi paznokcie, zrobi szybciej, to może mi się uda też troszeczkę szybciej wejść. A po drugie, jest tak ładna pogoda, że bardzo chętnie, wiecie, się przejdę, może postawię sobie jeszcze na dworze, gdzieś zrobię jakieś kółko, wiecie jak jest. Warto korzystać z takiej fantastycznej pogody, tym bardziej, że te ostatnie 5 dni to była jakaś masakra, ponure, zimne i w ogóle. Po sztormie nie ma na razie żadnego
tak naprawdę śladu. W nocy strasznie lało. Jak skończyłam dla Was z vlogmasa, to nie wiem, czy Pan mówiłam już o tym, że pada, ale potem, wiecie, o północy, o pierwszej to po prostu tak zacinało i tak w kuchni huczało, że szkoda słów. A teraz jest bardzo delikatny wiatr. Tak wiecie, gałązki się delikatnie ruszają, tyle. Jest ładnie właśnie słonecznie, żadnych chmur, żadnego deszczu. I jak widzicie, to jest tylko dzisiaj taki jeden ładny dzień, więc zamierzam go jak najlepiej wykorzystać. Zobaczcie, jest chwilę po godzinie 4, chyba 4:02, a już jest tak ciemno i jest mroźno, aż mi oczy łzawią. Dlatego cieszę się, że jednak nie pomalowałam oczu tak jak miałam zgodnie z planem. Idę właśnie na paznokcie, zaraz Wam pokażę, gdzie będę miała robione. Bardzo się cieszę, bo wreszcie zrobię coś dla siebie, bo ostatnie dni były dla mnie naprawdę ciężkie i czas na trochę relaksu. Ogólnie właśnie zauważyłam, że chyba wczoraj czy dzisiaj powiesili ozdoby w mieście, więc może wracając Wam je pokażę, bo teraz za bardzo nie mam możliwości. Zaczyna się robić ładnie, może nawet na rondzie będzie choinka, zaraz zobaczę, ale chyba nie. Nie, jeszcze nie jest ubrana i ozdobiona, bo zazwyczaj tutaj u nas na rondzie na nowym osiedlu jest taka ładna dekoracja, ale okej. Okay. Dobra, chowam aparat i pokażę Wam za chwilę, gdzie idę na paznokcie. Jest około godziny 18:35, ja już wróciłam z paznokci. Paznokcie zajęły chyba około godziny 40, ale już Wam pokazuję. Zobaczcie, jakie mam śliczne. To są ogólnie przede wszystkim najpierw tipsy, potem jest na to położony żel i na to jest położona hybryda, ale jest, kurczę, zapomniałam, jaka nazwa jest tej hybrydy. Jeżeli mi się przypomni, to Wam to na dole napiszę. Chyba neonej, tak, chyba to był neonej. A jest prześliczny, nie wiem, czy fokus to złapie. Złapał? Niekoniecznie. Bo one się świecą, dlatego właśnie aparat nie do końca chce je łapać. One po prostu migoczą właśnie takimi diamencikami, takim czerwonym brokatem i są prześliczne. Uwielbiam taki kształt migdałków. Druga ręka prezentuje się tak, tu mam jeszcze kciuk oczywiście, którego nie wiem, jak Wam pokazać. Tutaj niestety ten trzeci palec troszeczkę krwawił, więc może nie wygląda super teraz elegancko, ale to się zmyje, wiadomo. Ale zawsze mam z tym trzecim palcem problemy, więc to jest takie typowe. No i zobaczcie, jak te paznokcie ładnie wyglądają. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak one wyglądają z bliska, to zapraszam na Instagram albo na fanpage. Już tam wrzuciłam zdjęcie, jeszcze będą w salonie. Muszę powiedzieć, że z usługi w salonie jestem bardzo zadowolona. Pani była bardzo sprytna, bardzo profesjonalna, bardzo szybko jej poszło wykonanie tych paznokci, a zarazem dokładnie, więc to naprawdę na ogromny plus. Dodatkowo, pomimo że poszłam na starym wózku, zaraz Wam powiem też dlaczego, to i tak byłam za niska do tego stanowiska i ta pani kombinowała, żeby po prostu jak najbardziej było wygodnie, żebym do wszystkiego sięgła, przystawiła lampę. Naprawdę była przemiła i za to naprawdę wielkie dzięki jeszcze raz. I dowiedziałam się, że jak mam też te tipsy, to mogę pójść za 2-3 tygodnie na uzupełnienie, zapołować ceny, wiecie. Mogę zmienić wtedy też kolor, a po prostu nie ściągać samych tipsów, więc to jest super, bo żel się da uzupełniać. To tak, dowiedziałam się też ciekawostki. Kiedyś miałam żel, ale nikt mi nie mówił, że można go uzupełniać. Zawsze było mówione, że rzecz można ściągnąć. Więc to też jest na plus, może się zdecyduję przed Sylwestrem albo po Sylwestrze, zobaczę. Jak po prostu będę oglądać moje paznokcie. Teraz mam dosłownie 25 minut, bo za 25 minut, czyli o godzinie 7 wychodzę, idę na wspólnotę, więc tak trochę dzisiaj wybiegło. Herbatę pewnie napiję już do Was wieczorem, jak wrócę. Znam już się to na zakończenie tego vloga, ale zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Muszę Wam powiedzieć, że jest przyjemnie, bo nie pada, nie wieje, ale jest strasznie mroźno. Chociaż ja założyłam wymiany płaszcz, więc było mi ciepło, więc wymienne płaszcze to super rzecz, muszę Wam powiedzieć, serio. No i jeszcze jedna kwestia, poszłam na starym wózku elektrycznym po pierwsze, bo jeszcze boję się chodzić na nowym, sama wiecie, tam byłam w stanie sama, a on jest troszeczkę mniej zwrotny pod spodem, inaczej, on jest inaczej zwrotny niż ten stary, bo ma ten kuperek z tyłu, a tam było naprawdę bardzo ciasno, dodatkowo on jest niższy, tak jak Wam mówiłam i ja już widziałam, że na tamtym będę taka, wiecie, lekko za niska, no to na tym to już w ogóle ta pani miałaby problem ze zrobieniem paznokci. Jest około godziny 22:10, ja wróciłam ze wspólnoty mniej więcej 21:30, ale musiałam zjeść kolację, bo jak wróciłam z paznokci, nie byłam głodna. Ale później, jak już poszłam z wspólnoty i wróciłam, to byłam umierająco głodna, więc zjadłam sobie kanapkę, wypiłam herbatę.
I niestety dzisiaj nie będzie testu herbaty, więc albo jednego dnia wypiję dwie, albo po prostu przedłużę vlogmas, może do końca roku, i wtedy jeszcze te herbatki, które będą zostaną, wypiję po świętach, zobaczymy, albo w święta, ponieważ dzisiaj coś mi siada żołądek i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Wczoraj jadłam ciężki obiad i wszystko było w porządku, dzisiaj zjadłam jajeczka na obiad i niestety źle się czuję, więc fajnie. Dlatego stwierdziłam, że wolę wypić, już i tak w dzień piłam zwykłą miętę, a później jeszcze piłam dużo czarnej herbaty, bo to mi najlepiej działa na żołądek. I nie chciałam już mieszać, wiecie, żeby potem całą noc nie chorować. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć, na wspólnocie było super. Cieszę się, że tak spontanicznie zdecydowałam się pójść, bo będąc na pewno ksiądz napisałam do koleżanki i tak stwierdziłam, że a w sumie idę. Nie przejmujcie się proszę, że to mi coś wyskoczyło na twarzy, ale tak nawet mi wyskakują krosty. I szczerze mówiąc nie chciało mi się teraz tego przykrywać, tylko może do tego jednego klipu, ponieważ zaraz idę smywać brwi i korektor i idę do łóżka, więc nie ma to sensu. Dzisiaj miałam wam dać ogłoszenie wyników konkursu rozdania mikołajkowego, ale zrobię to jutro rano, bo po prostu jestem tak wykończona i wiecie co? Jeszcze jak mam taki spokojny dzień domowy, albo wyjdę sobie gdzieś tam po prostu, nie wiem, na zakupy, to jest okej, okay, ale w momencie, kiedy naprawdę tak jak dzisiaj miałam dużo rzeczy na głowie, nie dospałam w nocy, bo montowałam dla was filmy, to czuję się zmęczona i widzę, że ten kamień i te nerki, które tak pracują, wiecie, aby pracować, niestety pożerają mi duże zasoby energii i czuję się po prostu zmęczona. Myślę, że się chyba nie obrazicie, jak wyniki będą kilka godzin później. Dzisiaj w ogóle listonosz, tuż przed moim wyjściem, rzucił do, raczej podał moim domownikom do ręki kopertę z AliExpress, bo mam zgłoszone na poczcie, żeby mi po prostu przesyłki przynosili do drzwi. No bo wiadomo, ja sobie nie wyciągnę ze skrzynki. I to teoretycznie nie ma sensu, bo i tak u mnie zawsze ktoś chodzi do skrzynki, ale czasami wiecie, są takie ważne listy do mnie, czy dokumenty, a potem bywało tak, że te dokumenty ginęły, serio. Raz jest to, że zgubił mi na przykład PIT, więc było wesoło, dlatego teraz mówię, nie, niech wszystko po prostu przynosi do ręki. I przyszły trzy taśmy z AliExpress, już wam pokazuję. Może podejdę bliżej po prostu, żebyście lepiej widzieli. To są trzy taśmy i one miały być, wiecie, wzorami jesiennymi, ale przyszły trochę późno, więc troszkę lipa. Zobaczcie, jakie ładne wzory. Sfokusuję? O, sfokusowało, zobaczcie. Naprawdę są śliczne, może przydadzą po prostu w przyszłym roku. Zawsze muszę zrobić tak i wtedy łapią. To jest bardzo ładna w takich fajnych kolorach, brązów i żółci. Ja mam dzisiaj naprawdę bardzo fajny dzień. Jestem mega zadowolona z paznokci. W ogóle z daleka one wyglądają jeszcze ciekawiej, jeszcze lepiej. Gdzie poszłam właśnie na moją wspólnotę, to koleżanki też się nimi zachwycały. Jeszcze się przyzwyczaiłam do tipsów, bo tipsy miałam już bardzo, bardzo długo. Ja nie wiem, z 3 lata temu, 4 lata temu. I muszę się po prostu przyzwyczaić do nich. No ale cóż, ma będzie fajnie, mam nadzieję, podobno sukienka ma dojść, więc powinna idealnie pasować, tylko tyle, żebym ja wyszła w tą sukienkę, to będzie wszystko gites. No, myślę, że w tym momencie już zakończę tego vloga, bo nie mam sił, nie mam weny do nagrywania więcej. Położę się wcześniej, to wtedy wcześniej rano wstanę, wcześniej wam publikuję wyniki rozdania i wszyscy będą zadowoleni. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego vlogmasa. Zachęcam was do lajkowania, komentowania, do subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.